Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Z tej strony ja, czyli Hizashi. Witam Was oczywiście w Farmingu 17 na mapie Factory Farm Map 1.5.2 na wujkowym gospodarstwie. Po nowemu oczywiście odcinek któryś tam, bo już ja nie liczę tych numerów odcinka. A my, moi drodzy, jesteśmy oczywiście na moim gospodarstwie, jesteśmy w tym momencie na głównym gospodarstwie i dzisiaj, moi drodzy, będzie się dzisiaj, jak to się mówi, gównem chwiało, a tak poważnie, moi drodzy, to będziemy dzisiaj, moi drodzy, kończyć żniwa na polu 17. Puściłem pracownika na polu numer 12, tam leci zasiew soi. No i, moi drodzy, będziemy pewnie dzisiaj jeszcze wodę włożyli. Oraz, moi drodzy, przyjdzie dzisiaj kilka nowych nabytków, kilka starych poleci do sklepu. Także, moi drodzy, dzisiaj będzie naprawdę gruby dzień. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oczywiście dzień w domyślnie nocka, ponieważ, moi drodzy, w mojej godzinie jest teraz godzina 21 dochodzi. Odcinek będzie do 22.10, 22.12, 22.15 może. Przy dobrej godzinie, jak widzicie, na dedyku mamy w tym momencie nockę, jest 29 minut po północy. A moi drodzy, oczywiście dzisiaj mamy 19 września, moi drodzy. Dla wszystkich tych, którzy są ciekawi datologii, no to, moi drodzy, dzisiaj jest czwarteczek, 19 września. Także, moi drodzy, jesteśmy, jak to się mówi, na końcu wakacji, jeśli chodzi o real. Natomiast tu, jak wiecie, jesteśmy po prostu w tropikach, więc tutaj to są w zasadzie Stany Zjednoczone. Nie ma znaczenia, moi drodzy, jak stoimy z datami. Dlatego, moi drodzy, zaczniemy dzisiaj od nowych nabytków. Pojedziemy oczywiście wolwiaczem, moi drodzy, pojedziemy maluchem prosto do sklepu, a potem stamtąd, moi drodzy, pojedzie za nami Volvo, które zabierze dla nas nasze nowe zabytki, które udało mi się niedawno kupić, a jest to po prostu para nowych ciągników, które zastąpią obecne dwa na gospodarce ze zwierzętami, ponieważ niestety okazało się, że jeden ciągnik jest po prostu za mały, natomiast drugi ma za mało mocy. No i trochę mi szkoda go sprzedawać, ale niestety przymus ligi wyższej wymusił na mnie wymianę ciągników na nowe. Poza tym te, które pójdą na sprzedaż, jeden z nich ma już tyle godzin naruchanych, że po prostu aż się prosi o wymianę sprzętu. Także, moi drodzy, już bez zbędnego marudzenia, moi drodzy, podjedziemy sobie tutaj maluchem i już, moi drodzy, nasz nowy nabytek wyjeżdża z garażu, ze sklepowego garażu. Już idziemy, zaraz zobaczycie, co to za nowe nabytki udało mi się, moi drodzy, po taniości kupić. A powiem Wam, że dość tanio wyszło. Oczywiście trochę hajsiwa straciłem, bo jeszcze testowałem Fenda, ale powiem Wam tak, Fend nie spełnił moich oczekiwań. Powiem tak, w lusterkach po prostu nic nie widać. A jakie nabytki nowe, moi drodzy, dla Was przygotowałem na dzisiaj, to, moi drodzy, zobaczycie za chwilę, jak tylko kamera się sama ustawi. Nie jest to może nic specjalnego, to co, moi drodzy, mam dla Was dzisiaj, co mam oczywiście, moi drodzy, dla moich towarzyszy broni, że tak powiem, a dzisiaj, moi drodzy, mam dla Was po prostu kilka fajnych nabyteczków, kilka fajnych pojazdów, które będą po prostu pełnić swoje role na gospodarce ze zwierzętami, ponieważ nadszedł już taki czas, że potrzebuję nowszych maszyn, ponieważ te, które mam, nie nadają się już do pracy. Brakuje im około 20 lub 30 koni, a niestety modernizacja silnika już nie wchodzi w grę, ponieważ te maszyny mają już zainstalowane chipy, czyli już przeszły chip tuning, co, no, niestety deklasyfikuje te maszyny jako maszyny użytkowe
dla mnie ze względu na to, że brakuje im trochę mocy. Oczywiście od kombajnu dzisiaj będziemy odbierać oat z pola numer 17. To pole, moi drodzy, w zeszłym odcinku też już było zaczęte. Także, moi drodzy, dzisiaj będziemy to pole kończyć. Będziemy sobie w międzyczasie słomę wywozić. Powiem wam tak, jeden z nowych nabytków już, moi drodzy, znajduje się w naszym parku maszynowym, dokładnie na tym samym gospodarstwie. Także, moi drodzy, już oczywiście jedną taką waltrę, moi drodzy, mamy. Bo już nie będę was, że tak powiem, robił, że tak powiem, w ciemniaka, że kupiłem coś naprawdę nowego. Jeden z ciągników, który kupiłem, jest ciągnikiem, który już na tamtej gospodarce rezyduje, więc kupiłem drugą sztukę. Natomiast trzeci ciągnik będzie to oczywiście mój ukochany New Holland T6. Wprawdzie chciałem T4, ale T4, miałem T5, T5 była za słaba, T4 też była trochę za słaba. Zdecydowałem, że T5, ona jest troszeczkę za mała ogółem do tych przyczep 21-tonowych, więc zdecydowałem się zakupić T6. I T6 będzie ciągnikiem, który będzie właśnie do takich prac gospodarskich zamiast T5. Zaraz zobaczycie, moi drodzy, bo już podjeżdżamy do naszej oczywiście wspomnianej już tutaj gospodarki. Wjedziemy sobie na teren, na nasz teren. Tu sobie, jakoś tak objedziemy, żeby nie przywalić. I moi drodzy, zaraz zobaczycie moje cudo, które udało mi się, moi drodzy, dla was, a w zasadzie dla mnie też, po prostu kupić. Ja sobie tu teraz maluchem podjadę. Czekajcie, tylko zatrzymamy naszego kierowcę, podjedziemy nim troszeczkę bliżej. Sobie tutaj troszkę bliżej podjedziemy tym naszym kierowcą. Zwolnimy po prostu pracownika, podjedziemy sobie tu i postawimy się koło silosów tą naszą lapetą. Dobra, niech ona sobie tutaj stoi. Możemy już ją obniżyć. Niestety, powiem wam, jest jeden problem z tą jako taką lawetą. Otóż po wyjściu z ciągnika te podjazdy nie chcą się same obniżyć. Także, moi drodzy, tutaj jeden minus dla autorów tej oto lawety. Czyli innymi słowy, żeby ją obniżyć, musimy siedzieć w kabinie. Nie możemy z niej wyjść, ponieważ tak to wygląda. Ja wiem, że już widzicie te maszyny, te ciągniki. Zaraz sobie je zresztą obejrzymy. Ja sobie tylko malucha tutaj zatrzymam. A co do tej lawety, moi drodzy, to po odcinku pojedzie ta laweta z maszynami, które mają iść na sprzedaż. Chyba że chcecie, żebym pod koniec odcinka, bo i tak będziemy dzisiaj cały odcinek spędzimy tutaj, to myślę, że po odcinku po prostu te maszyny sprzedamy. Więc zobaczmy sobie nasze nowe nabytki, które udało się kupić. Pierwszy już znamy, bo to jest taka sama waltra jak ta tutaj. Zaraz wam pokażę zresztą tą waltrę. A druga to jest New Holland T6. Więc, moi drodzy, zaczniemy od New Hollanda T6, którego udało mi się kupić. T6 160 kuców. Myślę, że spokojnie wystarczy do pracy z turem, która będzie bez żadnego problemu po prostu sobie z tym turem radzić. T5 oczywiście pójdzie na handel, więc T5 zaraz sprzedamy. Ja tylko sobie przymierzę tura, czy mi tur pasuje. Jak nie, to będziemy musieli jeszcze dokupić nowego tura. Czekajcie, podjedziemy sobie, zaraz zobaczymy, czy uda się nam tura podłączyć pod tego oczywiście bydlaczka. Jak widzicie, bardzo fajny interior, tylko że no niestety szkoda, że zegary nie są podświetlane tak jak w 19, jeśli chodzi o ciągniki.
Chociaż powiem wam szczerze, jeśli o mnie chodzi, o i dało się podłączyć tura, także jak widzicie nie jest taka tragedia, da się to zrobić, także no jak widzicie może być nasz traktor, który zastąpi po prostu New Hollanda T5. Ja myślę, że T5 ona jest troszeczkę za słaba, więc ją możemy już pomału na lawetę wyciągnąć i na lawetę też pójdzie oczywiście już wspomniany też wcześniej traktor, który był traktorem do tej pory transportowym. Zamiast niego właśnie kupiłem Valtrę, ponieważ ona ma troszeczkę więcej mocy i myślę, że nieco lepiej spisze się tutaj na naszej dużej gospodarce. Pamiętajcie o tym, że maszyny mi tutaj naprawdę rosną, także moi drodzy, my tutaj naprawdę już z takich małych traktorków, małych ciągników już nie będziemy korzystać, no chyba że zamiast ładowaczy czołowych, które to ładowacze, moi drodzy, będą ładowaczami już tylko takimi, nazwijmy to, testowymi albo... Znaczy, powiem tak, będziemy z nich korzystać, bo to na pewno, tylko oczywiście będą to ładowacze, które będą... I zamiast tego JCB-ka, moi drodzy, będzie się dzisiaj tym z tą beczką jeździć właśnie ta Valtra. Ja ją specjalnie właśnie kupiłem, ponieważ ta beczka troszeczkę za bardzo nam tutaj naszego JCB-ka obciąża. Dlatego możemy go sprzedać. Ja myślę, że to będzie najlepsze wyjście na tą sytuację. Także jak widzicie, nowe nabytki już wracają prosto do pracy, a stare ciągniki, moi drodzy, pójdą na handel. One będą sprzedane w najbliższym czasie. Także tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy. Ja myślę, że to będzie najlepsze wyjście, ponieważ no, zauważyłem, że po prostu po zwiększeniu mocy, po zwiększeniu pojemności dla kotepaku, no niestety okazało się, że ciągniki, które miały finalnie pracować z tymi maszynami, niestety sobie nie radzą i tutaj no po prostu jest to po prostu siła wyższa, tak, bo powiem wam tak, gdyby nie kwestia, sobie jeszcze pozwólcie, że przyciszę troszeczkę słuchawki, gdyby nie to, że po prostu maszyny są za słabe, to ja bym nie sprzedawał, powiem wam, nie sprzedawałbym tych maszyn, dalej bym pracował na tych maszynach, które mam i to by było wtedy, moi drodzy, najlepsze, tak, no ale niestety, no... Siła wyższa, także moi drodzy, będziemy mieć kilka Valtr, ponieważ niestety no tutaj mocowo najlepiej wypada mi Valtra, a nie chcę kupować jakiegoś Quatraka albo innych tego typu maszyn, ponieważ wydają mi się one za duże jak na moje potrzeby, więc mogę kupić po prostu kilka takich samych maszyn po to, aby, moi drodzy, było nieco wygodniej korzystać z po prostu możliwości, jakie daje mi korzystanie z tych właśnie ciągników. Dobra, teraz tak, tego New Hollanda muszę troszeczkę przestawić dalej. Będę musiał tam trochę dalej podjechać, bo tu jak widzicie jest problem. Dobra, spróbujemy go dać trochę tak. O, myślę, że tak będzie najlepiej. I teraz tym JCB-kiem ja tutaj wjadę bez żadnego problemu. Myślę, że to tak może sobie po prostu stać. Dobra, tutaj zostawimy. Ja myślę, że tą ciężarówkę po prostu tutaj zostawię na placu do końca odcinka. I później ja sobie to po odcinku, moi drodzy, wywiozę i sprzedam. Także tyle w tym temacie, jeśli chodzi o ciągniki, które jak widzicie zostały przeze mnie wymienione. One pojadą na sprzedaż, a my, moi drodzy, bierzemy się już do zaplanowanych prac, które mamy na dzisiaj w farmingu do
zrobienia. Możemy go tutaj zostawić, niech on tutaj stoi. A my sobie, moi drodzy, teraz tak, weźmiemy, zaczniemy od transportu obornika. Po obornik pojedziemy na stację paliw. Tam, moi drodzy, zatankujemy się obornikiem. Będzie to oczywiście pełny test dla tej Waltry, ale jak już tak testowałem pobieżnie, to ona spokojnie da radę z właśnie z tą beczką bez żadnego problemu. Także, moi drodzy, tutaj możemy się od razu pobawić z tym tematem. Także lecimy, moi drodzy, od razu po napoje, że tak powiem. Nieważne jak to brzmi, czekajcie, ja sobie tylko załączę napędy. O! I teraz, moi drodzy, już możemy tym oto towarzyszem lecieć prosto po wspomniany już obornik, który będzie nam potrzebny oczywiście tutaj do produkcji nawozu. A jak wiecie, nawóz jest nam potrzebny do fabryk. Teraz jeszcze tylko tu sobie zjedziemy na chwilę. Tak, na chwilę, żeby tamtą Waltrę, słuchajcie, bo ona w garażu chodzi, silnik chodzi. Szkoda trochę paliwa, więc ją podstawimy, słuchajcie, pod... Znaczy Waltrę. Tego New Hollanda tutaj podstawimy pod ścianę, niech on sobie tutaj stoi. Dobra. Niech on sobie tutaj stoi, a my w tym czasie, moi drodzy, polecimy już po wspomniany oborniczek. Jeszcze nas oczywiście będzie czekać też praca związana z sprzątaniem u zwierząt, także dzisiaj też, moi drodzy, taka praca nas dzisiaj po prostu czeka. Wyjedziemy sobie tutaj. I ten obornik, moi drodzy, będziemy ładować, znaczy obornik, bo to jest w zasadzie płynna beluwa. Tą płynną beluwę, moi drodzy, będziemy ładować właśnie tam, tak? Także tak to, moi drodzy, wygląda. Jak widzicie, trochę pieniędzy ubyło z mojego konta, także to, co ostatnio zarobiłem, no niestety na testy ciągników trochę przeszło, ponieważ robiłem wczoraj testy. Chciałem kupić, słuchajcie, Fenda 900 Vario, ale jak zobaczyłem, jak ten traktor w środku wygląda, no to się niestety załamałem. A lusterka, których w ogóle nic nie widać, już po prostu dobiły mnie totalnie i uznałem, że tego ciągnika sobie daruję, a nie mam modyfikacji na możliwość zmiany lusterek, ustawień lusterek. Bo już pomijam to, że tam, nie wiem, wydaje mi się, że te lusterka w ogóle ogólnie były za małe. Może to przez ustawienia kamery, które mam tutaj zastosowane, a mam, jak widzicie, największe możliwe pole widzenia, także, moi drodzy, może to dlatego. W każdym bądź razie, no niestety 900 Vario nie przypadła mi do gustu i no niestety tego Fenda musiałem z powrotem sprzedać. A ja mam, moi drodzy, mimo że chłodnawo jest, to mam uchylone okno, ponieważ, moi drodzy, w momencie, kiedy ja tu zamknę okno, robi mi się tu tak ciepło, że tu po prostu jest prawie jak w saunie, także, moi drodzy, musiałem sobie jakoś poradzić i z tym tematem. No, jak widzicie, Waltra oczywiście sobie po swoim małym tempem, ale jedzie. Jedziemy się podstawić, słuchajcie, pod kontener z obornikiem płynnym i będziemy sobie pomału ten obornik wywozić. Oczywiście w międzyczasie tapniemy się na pole, na którym będziemy, moi drodzy, ten oczywiście wspomnianą już kombajn będziemy sobie wypróżniali. Także dzisiejszy odcineczek będzie sobie tak dzisiaj wyglądał, jak wygląda. Tutaj jeszcze takie małe sprostowanie, moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy są ciekawi. Moi drodzy, wpadła mi w znaczy sprostowanie, może nie, bo źle powiedziałem. Ale taka ciekawostka, moi drodzy, wpadła mi ostatnio w ręce nowa mapa do 17. Znaczy, dla mnie nowa, od tego zaczniemy.
nowa mapa, która też jest prawdopodobnie z fabrykami. Będę ją sprawdzał jeszcze dzisiaj po godzinach. W planach jest po prostu sprawdzenie tej mapy, co ona ma. Ja oczywiście z kampanią nie będę się tam przenosił, chyba że tamta mapa mi się tak spodoba, że uznam, że nie będę tutaj grał już. To jest trudno powiedzieć, słuchajcie, ponieważ no to są takie rzeczy, których się nie da po prostu, że tak powiem, określić od razu, że ja się określam, że już tu nie gram, gram tylko tam. To się tak, moi drodzy, niestety określić nie da. A my sobie teraz, moi drodzy, jesteśmy tutaj. Tu jak widzicie, ja specjalnie zacząłem robić nową porcję słomy, ponieważ, moi drodzy, no co jakiś czas trzeba będzie po prostu zbierać słomę z pól, bo jak widzicie, no słoma jest mi potrzebna. Słomy nigdy dosyć. Jak widzicie, już jest chyba kombajn skończył pracę na tym polu. Albo ja coś źle podjechałem. Tak, to ja źle podjechałem. Wybaczcie, moi drodzy. Pojechałem nie w tą stronę, co trzeba. A my musimy jechać tu, czyli w tą stronę. Teraz, moi drodzy, mnie trochę przylagowało ze względu na to, że był auto zapis najprawdopodobniej. No i, moi drodzy, to spowodowało po prostu przycinkę. Ale pamiętajcie o tym, że grając na multi, a ja w tym momencie gram na dedyku, to przycinki są rzeczą normalną i tutaj nie da się tego tematu obskoczyć, obejść, zwał jak zwał, wszystko jedno, zależy jak wy to określacie. Dla mnie jest to temat nie do przejścia, także, moi drodzy, tutaj niech się nasz pracownik tutaj wysypuje, a my w tym czasie znajdźmy sobie naszą drugą walterkę, która tutaj jest. To jest oczywiście już wspomniana ta walterka, jest to taka sama walterka jak ta, którą jechaliśmy przed chwilą. Różnica może być tylko taka, że ta nie ma tura, albo ma zaczep natura, czekajcie, zaraz sobie zobaczę. Tak, ta też ma zaczep natura, bo jest zamontowany. No i oczywiście, moi drodzy, jest to oczywiście też ta sama waltra, ten sam model, tak samo szczipowany, także, moi drodzy, tutaj niestety z racji wielkości pól muszę używać dużych maszyn o dużych pojemnościach zbiorników, przyczepy. Co za tym idzie, muszą być mocne ciągniki, ponieważ żeby utargać po prostu 100 tysięcy litrów wody na przykład, czy 100 tysięcy litrów obornika, bez dużej maszyny niestety się temat nie obejdzie i tutaj no nie ma jakby przeprosić, jeśli chodzi o ten temat, ponieważ jest to wymagane, jest to naprawdę bardzo wymagane, jeśli chodzi o wspomniane już transporty obornika, wspomniane transporty wody, wspomniane transporty zbóż. To samo z ciężarówkami, ciężarówki też muszą mieć dość sporo kołcy, żeby można było cokolwiek przewozić. A my, moi drodzy, zjeżdżamy już na nasze pole. To jest pole 17. Ono tutaj zaraz się gdzieś zaczyna. Zjedźmy sobie już od razu na to ściernisko, żeby po trawie nie jeździć. Zjedźmy sobie tu na ściernisko. I teraz, moi drodzy, zaraz zobaczycie coś, co ja sobie specjalnie przygotowałem. Specjalnie to tam wysypałem, ponieważ chciałbym, moi drodzy, przygotować sobie miejsce na... tu i tak będę musiał przyjechać z łyżką, o tak bym to określił. Widzicie, tu jest taka kopa, ona jest tu specjalnie. Ta kopa, która tutaj jest, tej słomy, ona jest tutaj. Ona jest po to, żebym ja widział, w którym miejscu mam mniej więcej podjechać, żeby zobaczyć, gdzie się tutaj zaczynają te miejsca do... Czekajcie, bo coś nie mogę tutaj skręcić. Dobra, będę musiał tu jeszcze raz nakręcić, bo nie chce mi się tak, wiecie, moi drodzy, jeździć. Pojedziemy tu dookoła tej kopy. No jeszcze raz, o. O, i teraz jestem na dobrym torze. Dobra.
A proszę, i moi drodzy, możemy sobie teraz pomału tutaj cisnąć z naszym sprzęciorem i możemy sobie zbierać naszą, oczywiście już wspomnianą, słomę. Także dzisiejszy odcinek jest właśnie taki, jak widzicie. Co mogę tutaj, moi drodzy, dodać? No, nie wiem, czy będą jeszcze jakieś zmiany w maszynach, czy tu będzie cokolwiek nowego. Tego jeszcze, moi drodzy, nie wiem. Na razie póki co. O, teraz poszedł autozapis, więc mnie znowu przycięło. Tak na razie wygląda plan na najbliższe kilka odcinków, że będziemy tutaj pomału obsiewali wszystkie pola i zbierali, ponieważ jeszcze, jak widzieliście, jedynka jest gotowa do zbioru. Dziewiątka, szóstka, ósemkę można by było też skosić. Dwójka jest gotowa do zbioru i tam też będzie trzeba wjechać z kombajnem, tylko nie pamiętam z którym w tym momencie, bo nie właśnie sprawdziłem przed odcinkiem, co tam w tym momencie rośnie, ale tam jest jakaś uprawa typu tabako, typu coś w tym deseniu. Także, moi drodzy, będziemy najprawdopodobniej zbierać właśnie tego typu uprawę, ale to, moi drodzy, wszystko w swoim czasie. Będziemy obczajać temat, myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, aby na spokojnie temat obczaić i zebrać wszystkie potrzebne nam uprawy. Jakby kto pytał, moi drodzy, ta maszyna samozbierająca albo przyczepa samozbierająca jest z modyfikacji, ja ją sobie zmodyfikowałem samemu, także, moi drodzy, nigdzie jej nie pobierzecie. Walka jest natomiast z podstawki. Jest po prostu kupiona w sklepie tutaj w podstawce gry. Także, moi drodzy, walkę sobie znajdziecie. Natomiast w oryginalnej wersji też ta przyczepa samozbierająca też jest w podstawce. Tylko że ja sobie ją wyciągnąłem, słuchajcie, powiększyłem zbiornik do 100 tysięcy litrów. I coś tam jeszcze było dorzucone, więc możliwe, że ja ją pobrałem z jakiejś strony. W każdym bądź razie, moi drodzy, bez problemu sobie tutaj ciągniki z tą przyczepą samozbierającą radzą. Ja jeszcze pogrzebię przy tym kotepaku, może uda mi się tam coś ogarnąć, żeby one były, czekajcie, żeby ta przyczep, żeby ten sprzęt był bardziej przystępny dla ciężarówek. Nie wiem, pomyślimy jeszcze, coś tam będę kombinował, ale nic na razie wam nie powiem, ponieważ nie wiem, co z tego wyjdzie. To tak samo jak chciałem, moi drodzy, zrobić nowe zagrody, chciałem sobie zrobić konie tutaj na mapie. No ale niestety temat koni upadł, przynajmniej na razie. No bo niestety, mimo porady Chrisa, nie bardzo wiem, jak się za to zabrać. A jak dobrze wiecie, Giants Editor jest dla mnie edytorem. Nazwijmy to trudnym, tak? Także, moi drodzy, a nie chciałbym, żeby ktoś za mnie tą modyfikację robił. Dlatego na razie temat. O! Coś tu się, widzę, zepsuło. Czekajcie, tu się, widzę, coś z polem zepsuło. Z teksturami pola, patrzcie. Wygląda, jakby tu było niedosiane. Dobrze, to w takim razie na to pole wleci tu kultywator. Słuchajcie, tu wleci kultywator, więc tak czy inaczej będziemy tu kultywować to pole. Ale to już pod koniec odcinka tutaj będzie kultywowane, jak się oczywiście zdążymy ze zbiorami, to tutaj kultywator poleci, więc to na pewno nie będzie w tym odcinku, tylko raczej podejrzewam, że za jakieś 2-3 odcinki, tak? Ponieważ jak wiecie, ja tutaj kręcę materiały, które, no co tu dużo mówić, są materiałami z rzeczami do zrobienia, które są do zrobienia, tak, w danym jakby okresie. Czyli jeżeli ja jestem na przykład na polu mam żniwa, no to robię żniwa, jeżeli mam na polu zbieranie słomy, no to zbieram słomę, także tak to wygląda. A chłopaków z Steamu nie ma, nie wiem, Morfeusz prawdopodobnie na nowej mapie już gra.
bo on się do 19 przeniósł. Najprawdopodobniej, bo już go nie widziałem ponad 2 miesiące tutaj. Natomiast od Wiktora dostałem SMS-a, że gdzieś jest na stażu w Niemczech, także no niech się chłop uczy, jemu się zawsze jakaś wiedza dodatkowa przyda, jak każdemu, więc też życzę powodzenia. Tyle mojego komentarza. Nie wiem, zobaczymy, może po jakimś czasie chłopaki wrócą do teamu i będą znowu grali tutaj na tej mapie lub jakiejś nowej mapie, jakąś nową mapę zechce zmieniać. Także moi drodzy, zobaczymy co będzie, ale najprawdopodobniej zostanę tutaj do farminga 21, a jak dobrze wiecie, do farminga 21 zostało chyba, jeśli wyjdzie, to prawdopodobnie powinien wyjść, jeśli mnie pamięć nie myli, w przyszłym roku. Także moi drodzy, w przyszłym roku, pewnie pod koniec przyszłego roku, albo może w tym, nie wiem dokładnie, bo na razie materiałów reklamowych o nowej wersji farminga póki co nie ma. Natomiast no nie zdziwiłbym się, gdyby... trochę za ostro pojechałem. Gdyby faktycznie już coś się na stronie Jansów pojawiło, na razie póki co nic mi w tym temacie nie wiadomo. Ja tylko mogę co najwyżej spekulować, a nie chciałbym, moi drodzy, was wprowadzić w błąd. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby pojawił się nowy farming już niebawem, jako nowa wersja gry się pojawiła. Nowa wersja gry i żeby była już nowa po prostu, jako po prostu, no wiecie, coś po prostu zamiast farminga 17. No zobaczymy, moi drodzy, co będzie, co nam czas przyniesie, co nam przyszłość przyniesie. My sobie teraz, moi drodzy, weźmiemy ładowacz czołowy, a konkretnie weźmiemy sobie naszą tutaj już wspomnianą maszynkę. Dobra, weźmy sobie naszą wspomnianą maszynkę i teraz, moi drodzy, pojedziemy do owiec. U owiec trochę usprzątamy. Usprzątamy u owiec, potem polecimy do świnek. I tak dzisiaj, moi drodzy, ten odcinek pomału będzie się kręcił, ponieważ, moi drodzy, zbliża się z końcówka dnia. No wypadałoby coś u zwierząt dzisiaj zrobić, ponieważ są to nasze kochane zwierzątka, o nie trzeba dbać. Także moi drodzy, tak to wygląda. Tu jeszcze mam dla was też jedną rzecz. Otóż, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, miałem kilka uli na głównej gospodarce. Zostały te ule przeniesione na gospodarkę ze zwierzętami. Zaraz pokażę, gdzie te ule się teraz znajdują. My sobie tam za chwilę podjedziemy. Mam tylko nadzieję, że kury nie będą pokute przez te wspomniane już... wspomniane już pszczoły. Także moi drodzy, no przy pszczołach nic robić nie muszę praktycznie, bo jest to po prostu modyfikacja z podstawki. Znaczy modyfikacja z podstawki w tym sensie, że są to po prostu postawione zwykłe ule, tam nic specjalnego nie ma, tam się nic nie robi, one po prostu sobie są i tyle. Tak to, moi drodzy, wygląda. A my sobie pomału lecimy. Jest 21:24, a dzisiejszy odcineczek może będzie troszkę krótszy niż zwykle, ale mam nadzieję, że, moi drodzy, będzie dla was dość przydatny. Tym bardziej, że ja dzisiaj nagrywam dwa odcinki pod rząd, bo nagrywałem też jeden odcinek z The Guide, który był na prośbę jednego z widzów, także... Moi drodzy, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dzisiejsze plany. Także, moi drodzy, nie chciałem nagrywać odcinka w piątek, bo mógłbym sobie zostawić temat na piątek.
No ale jak jesteśmy już dzisiaj tutaj, no to moi drodzy, nagrywamy, nagrywamy, żeby było przyjemniej. Trochę żałuję, moi drodzy, tylko tego, że niestety jestem sam dzisiaj w teamie, że chłopaki nie widzą nowych nabytków, nie mają okazji już na bieżąco od razu przetestować nowych nabytków. Chociaż w sumie jeden nabytek to już jeden kij, bo tak jak już wspomniałem, jedna z kupionych walk już na gospodarce pracuje od dłuższego czasu. Natomiast chodziło mi tutaj o New Hollanda, też szósteczkę. Specjalnie dla chłopaków też kupiłem, bo Morfeusz miał tę piątkę mu sprzedałem, kupiłem mocniejszy ciągnik. I ta piątka w zasadzie jest dla niego, ta T6 jest w zasadzie dla niego, także moi drodzy, tutaj chodziło tylko o to, żeby troszeczkę mocniejsze sprzęty jednak były na gospodarce. My sobie teraz tu zjedziemy do świnek, opłudnimy świnki, no i oczywiście będziemy świnie na mięsko wywozić. Jak nam dzisiaj czas wystarczy, to moi drodzy, będziemy jeszcze świnki na mięsko dzisiaj wywozili, także taki odcinek, jak widzicie, dosyć chaotyczny. No, najważniejsza rzecz odcinka w sumie już była, czyli nowe nabytki. Jeśli chodzi o takie rzeczy stricte, może nie techniczne, co sprzętowe, no to moi drodzy, sami widzieliście, było tyle i tyle maszyn, także moi drodzy, tak to wyglądało. Co do świń, moi drodzy, pewnie będziemy wywozić na mięso kilka świnek. Jeśli oczywiście za chwilę zobaczymy statystyki, jeśli będzie się dało dzisiaj, to zrobimy to dzisiaj. Jeśli nie, no to zrobię to poza odcinkiem. Wszystko zależy od tego, ile świnek mamy w korycie, albo ile świnek mamy w zagrodzie, bo o to generalnie chodzi. Tak, posypmy im tam kukurydzę, niech one sobie jedzą. A, trochę śmiesznie to wyszło, bo wyglądało to tak, jakbym sypał świnie na głowę żarcie, ale w sumie one i tak to zjedzą, i tak to zjedzą, więc to jest tam, wiecie, no mniejsza, tak? No i moi drodzy, no zobaczcie, jeżeli trochę harczę, no ale niestety moje gardło mnie dzisiaj trochę męczy. Nalejmy wody naszym świnkom, niech się napiją, niech mają co pić. Woda, fajna rzecz, woda, wiadomo, dar życia i inne tego typu, można by było wymyślić 150 tysięcy pomysłów na nazwę określającą wodę. Także, moi drodzy, zostawiam ten temat dla was. Ja sobie teraz, moi drodzy, naszym tutaj towarzyszem wyjadę. Teraz, moi drodzy, polecimy sobie okej. Co do muzyki w tle, moi drodzy, to macie muzykę z NCS-u. Listę, playlistę oczywiście znajdziecie sobie z całą muzyką w opisie do tego filmu, także moi drodzy, na spokojnie sobie tam możecie tego typu tematykę sprawdzić. Zobaczmy, ile mamy świń. Świń mamy 120 w tym momencie, krówek mamy 161, także na razie krówek nie musimy odwozić. 158 mamy owieczek, ja jeszcze owieczki prawdopodobnie dokupię, bo chcę zrobić koło 200 sztuk, żeby nam się wełna szybciej produkowała. Także myślę, że dzisiaj będzie odcinek głównie też taki trochę zakupowy, ale poczekamy sobie do godziny, moi drodzy, bo jest pierwsza w nocy w grze. Myślę, że będziemy sobie kupować świnki za jakieś pół godzinki, jak ja tylko posprzątam i pokarmię zwierzęta, ponieważ na tym się, moi drodzy, teraz skupimy. Skupimy się na sprzątaniu i karmieniu zwierząt. No i w międzyczasie będę, moi drodzy, też gdzieś tam kursował po słomę i po obornik. Także dzisiejszy odcinek, no, jest taki właśnie troszeczkę, może być lekko nieskładny. No ale widzicie, to jest właśnie tak, jak ja wam zawsze mówię, czyli robię to, co widzę, że jest do roboty, tak. Jeśli chodzi o rozmowę w planach,
Moi drodzy, na razie wam nie powiem, co to za mapę upatrzyłem, a powiem wam, że upatrzyłem dość ciekawą mapę. Przynajmniej na screenshotach wyglądała dosyć ciekawie. I jeśli dobrze się przyjrzałem, dlatego tutaj poprawka od razu do tego, co mówiłem wcześniej, mapa prawdopodobnie również z fabrykami, także muszę sobie tą mapę obczaić, bo możliwe, że będzie lepsza niż ta, którą mamy tutaj. Ponieważ tak jak wam powiedziałem, ja się nie dziwię chłopakom, a przynajmniej nie dziwiłbym się Wiktorowi, znaczy może nie Wiktorowi, bo Morfeuszowi, że się przeniósł do 19. Być może po prostu mapa ta już się przejadła chłopakom. Ponieważ jak widzicie, no ja też potrzebowałem troszkę przerwy. Zacząłem coś grać w 19, wam powiem. Ściągnąłem jakąś małą polską wieś, zacząłem na tej polskiej wsi grać i pierwszą rzecz, którą musiałem zrobić, to było wyłączenie ruchu AI, bo ja po prostu na tamtej mapie nie byłem w stanie jeździć. Ja się ciągle potykałem o przejeżdżające samochody z ruchu AI i mnie to tak wkurzało, że zrezygnowałem z tamtej mapy. Znaczy, mam ten zapis, mam tamten modpack, słuchajcie, modyfikacji do tamtej mapy. Ale powiem wam, że zrobiłem tam tak, żniwa na jednym polu, zacząłem żniwować drugie pole, związłem z pierwszego pola słomę i powiem wam szczerze, mnie się na tamtej mapie grać nie chce, tak? Dlaczego? Dlatego, że nie mam wszystkiego w jednym miejscu. To znaczy, może inaczej, chodzi mi o to, że pamiętacie mapę Don Diego, tak? Albo chociażby tutaj, że tam, owszem, do klimatu mapy nie mam się co przypieprzyć, bo mapa wygląda fajnie. Ale tu się przyzwyczaiłem, że wszystkie zwierzęta są na jednej gospodarce. Bo tak to tu jest zrobione, tak? A tam nie, tam macie osobno kury, osobno krowy, osobno owce. No i niestety nie ma chyba koni, bo jak patrzyłem, to tam chyba koni nie ma, a jak wiecie, konie to są nowe zwierzęta dodane w Farmingu 19. Znaczy oczywiście mógłbym sobie gdzieś jakieś pole, wiecie, kupić i na tym polu te konie postawić, ogrodzić to pole jakimś tam płotem, ale generalnie rzecz biorąc nie chce mi się tego robić. A tym bardziej, że moi drodzy, ja do 19 wpadam, jak potrzebuję przerwy od Factory Farm, to tam wpadam tylko, żeby zobaczyć, co nowego wbiło. Chodzi mi tutaj o modyfikacje, jakie nowe modyfikacje, moi drodzy, wbiły do 19, to tam sobie tylko przeglądam i powiem wam szczerze, że 19 w tym momencie jest to dla mnie po prostu taki playground do testów modyfikacji, jakie wychodzą do tamtej wersji gry. Natomiast tak jak dobrze widzicie, główna kampania, ja właśnie dlatego też nie lubię zmieniać mapy, słuchajcie, bo to ja traktuję troszeczkę farminga jak tak jak real. To znaczy, jeżeli kupujesz jakiś teren, tak, czy jest to działka letniskowa, czy to jest działka budowlana, czy to jest no nie wiem, niech pomyśli, jakiś domek, to nie zmieniacie go co pół roku, tak? Tylko cały czas mieszkacie w tym domu. Chyba że zdarzą się jakieś okoliczności, które zmuszą was do sprzedaży waszej własności, tak? Bo tak jak ja bym na przykład, mieszkając w moim mieszkaniu, stwierdził po pół roku, że się przeprowadzam, bo nie pasuje mi, nie wiem, nie pasuje mi to czy tamto, tak? Tak samo z maszynami. Dlaczego tu ciągle praktycznie pracują te same maszyny? Czemu nie żongluję tymi traktorami, markami traktorów, markami kombajnów? Dlatego, że normalny rolnik, który kupuje sobie maszynę, to on kupuje i mają przez kilkanaście lat. I cały czas korzysta z tych samych maszyn. I ja właśnie taką samą ideą, taka sama idea przyświeca mi, grając tutaj. Taka sama idea, dosłownie identyczna idea przyświeca mi. Jeśli chodzi o kwestie
jeśli chodzi o kwestię właśnie wyboru mapy. Identyczna idea mi przyświeca. Także, moi drodzy, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o to, jak ja podchodzę do wyboru mapy. Także, no jak widzicie, jest to dosyć istotna kwestia, bynajmniej dla mnie. Także, no tutaj musicie wziąć to, moi drodzy, na poprawkę, że ja nie będę zmieniał mapy od tak, tak. Ja rozumiem, dlaczego ludzie to robią, dlaczego ludzie mapy zmieniają. Bo wiadomo, przejesz się na danej mapie, już wszystko widziałeś. Dlatego ja sobie myślę po prostu nad tym, żeby tu na tą mapę dodać coś nowego. Tylko z tym, że powiecie mi, no to zaktualizuj mapę do najnowszej wersji. A ja wam powiem tak. Niestety temat nie wchodzi w grę. Dlaczego? Dlatego, że musiałbym grać od nowa. A ja sobie na to też pozwolić nie mogę, ponieważ, moi drodzy, gdybym grał od nowa, moi drodzy, no to zaczynałbym praktycznie od tak zwanych startowych maszyn, musiałbym na nowo cały park maszynowy kombinować, kupować maszyny, być może szczytować hajsiwo na początek, ale szczerze powiedziawszy, no nie chcę tak, nie chcę. Chociaż w teorii mi się to należy, tak, że powinienem wziąć, sprzedać stąd wszystko, wgrać nową wersję mapy, zaktualizować część modpaku, którego wymaga nowa wersja mapy, a potem tylko dopisać na nowym save'ie tyle hajsiwa, ile miałem tutaj na start, wykupić wszystkie maszyny, które mi brakuje, sprzedać te, które mi nie odpowiadają i ciągnąć zapis tak, jak był, tak. Ale moi drodzy, no nie, niestety, ten numer nie przejdzie, chociażby dlatego, że mapa w nowej wersji przycina. Strasznie u mnie przycina, nie wiem, czy to jest wina mojego komputera, czy to jest wina samej mapy. W każdym razie u mnie mapa przycina i ja sobie na to nie mogę pozwolić, moi drodzy. Ponieważ spotykając się z wami na naszym wujkowym gospodarstwie, bo w sumie wy, moi drodzy widzowie, jesteście częścią tego całego, tej całej społeczności, tego całego serialu, który się tutaj dzieje. Wprawdzie jesteście tylko widzami, ale jednak, no, chyba rozumiecie moją sytuację, która w mojej opinii nie pozwala mi na tego typu ruchy. Ponieważ, no niestety, ale nie jest to kwestia wygodna dla mnie, tak? Nie jest to dla mnie kwestia wygodna. A druga sprawa, jeżeli ja z chłopakami jestem umówiony na konkretny modpak, no to, moi drodzy, no nie będę teraz robił chłopakom gęby z dupy i, powiedzmy, używał innej mapy nagle, bo coś mi strzeliło do głowy, tak? No chyba, że uznam faktycznie, że ta mapa, którą znalazłem, jest lepsza od obecnej, a ona też waży około podobnej wielkości, co ta tutaj, no to być może podmienię mapę. Zobaczymy jeszcze, bo nie mam pojęcia, a to już będzie wtedy, moi drodzy, trzecia seria z farmingu, no, zwykłego gospodarstwa, będzie to trzecia seria. Najprawdopodobniej, także zobaczymy, moi drodzy, jak ten temat się potoczy, bo na razie co jest to wszystko palcem na wodzie pisane, ale pomysł jakiś jest, no zobaczymy, co tutaj jeszcze uda się zdziałać. Zaraz będziemy karmić zwierzęta, tylko napełnię sobie tą przyczepę słomą, słuchajcie, i będziemy karmić zwierzęta. Także już wam mówię, że ta przyczepa samozbierająca jest jednak z modyfikacji, ale wam nie powiem, gdzie ją pobierałem, ponieważ już tyle czasu minęło, że ja już nie pamiętam, gdzie była pobierana.
Mogę wam tylko powiedzieć, że albo mod Hoster.de, albo FS Portal, albo FS17UK, albo Farming17UK, bo już teraz nie pamiętam. Powiem wam naprawdę, ModHub US, moi drodzy. Także, moi drodzy, naprawdę tych stron z modyfikacjami już się u mnie tyle przewinęło, że już naprawdę nie pamiętam, z której strony, która modyfikacja była pobrana. Także, moi drodzy, tutaj musicie wziąć poprawkę, że no po prostu ja sobie tego nie notowałem, bo z drugiej strony i po co, skoro modyfikacje i tak mam w formie kopii zapasowej na moim prywatnym serwerze, gdzie zawsze mogę sobie te pliki przywrócić w razie, gdyby coś się stało ze stacjonarnym komputerem, to tam wszystkie modyfikacje są, tylko gorzej z save'ami z dedyka, bo save z dedyka miały lecieć na bieżąco do kopii zapasowej, ale coś się posrało i niestety tak się nie dzieje. Czyli muszę, innymi słowy, robić to ręcznie, bo jakieś problemy z dedykiem były potem, jak włączyłem trigger do robienia kopii zapasowej save'a. Także, moi drodzy, najprawdopodobniej temat skończy się na tym, że ja i tak będę teraz prawdopodobnie w tym miesiącu robił kopię całego dedyka, zapisywał po prostu te wszystkie pliki z zapisami gry, najprawdopodobniej będę zapisywał na dysku i plan jest taki, aby po prostu to wszystko nadpisać, zapisać na dysku i mieć kopię zapasową, wiecie, taką w razie W, żeby była tak. Także taki jest plan, jeśli chodzi o kwestie związane z zabezpieczeniem danych. A pamiętajcie, że grając w takie gry jak ta, warto zrobić sobie kopię, bo coś się stanie i nie będziecie musieli dzięki kopii zapasowej grać od nowa tam. Tylko po prostu będziecie mieć kopię zapasową, od kopii zapasowej będzie wszystko na czarno na białym podane. Dobra, może być nawet na niebiesko, może być nawet na różowo. Chodzi mi tylko o to, że będziecie mieć wszystko skopiowane, to co wam jest potrzebne i nic ponadto. Dobra, my możemy teraz już wyłączyć maszynę samozbierającą. Tu oczywiście, jak zbierzemy tą całą słomę z tamtych pokosów, to ja sobie tą stertę zbiorę turem. Jeżeli będę miał okazję, to dla was też nagram, ale nagram to prawdopodobnie bez ustnego komentarza, ponieważ podejrzewam, że jak będę zbierał słomę, będzie to weekend. No chyba że zrobimy jakiegoś live'a i być może na live'ie coś porobimy. Jeszcze zobaczymy, bo na razie póki co planu na live'a nie mam. Poza tym powiem wam szczerze, nie przepadam za live'ami, jakoś live'y mnie nie ciągną. Ja się na live'ach czuję dziwnie. Nie to, że źle, ale po prostu dziwnie. Dla mnie live jest po prostu czymś naprawdę dziwnym. Mnie się to źle prowadzi. Po prostu, powiem tak. Nie czuję się na siłach, aby poprowadzić dla was transmisję na żywo. Po prostu jest to coś, co od biedy mogę zrobić, ale niestety nie przepadam za prowadzeniem tego typu materiałów, także moi drodzy, no musicie mi to wybaczyć, ale chyba że zostanę poproszony przez dużą liczbę widzów. Zobaczcie, ale niestety niedawno jadłem obiad do kolacji, także moi drodzy, troszeczkę mogło mi tam coś na żołądku siąść. Ale wracając do tematu, ja sobie teraz herbatki pociągnę, póki nam się zbiornik opróżnia. Mam taką herbatkę, słuchajcie, chłodzoną. Ją można do lodówki włożyć. Kupicie ją w Lidlu. Na pewno znajdziecie. Ja wam nie będę mówił jaka marka, bo nie chcę robić reklamy. Ale w Lidlu kupicie ją za grosze. W 1,5-litrowych po 6 sztuk zgrzewkach. Butelki 1,5-litrowe. Także, moi drodzy, jedno wam doradzę, jeżeli kupicie taką herbatę, to nie trzymajcie jej na słońcu, bo ona się szybko zepsuje. Ją trzeba trzymać albo w chłodnym miejscu, takim, gdzie słońce nie dochodzi,
Czyli gdzieś jakimś, nie wiem, pod biurkiem. Gdzieś, gdzie nie ma za ciepło, tak? Temperatura pokojowa. Albo, moi drodzy, najlepiej włożyć butelki do lodówki. Jeśli oczywiście macie na tyle pojemną lodówkę. A my, moi drodzy, specjalnie tutaj teraz czekamy, ponieważ będziemy jechali za chwilę z transportem do głównego silosu, na główną gospodarkę. Pojedziemy za chwilę z naszym tutaj ołatem. Jeszcze się sypie, także niech się pomału wysypie. A my zobaczmy sobie, jak wyglądają jeszcze raz statystyki zwierząt. Ponieważ będziemy sobie zwierzątka teraz zmieniali. Świnki, 120 świnek. Ja myślę, że świnek trochę świnek się pozbędziemy. Zostawimy sobie setkę. Także 20 świn pójdzie na sprzedaż. I dokupimy owiec, ile się da. Tak, żeby było z 50 sztuk. Mamy 150, ja chcę tak około 200 dojść. Także dokupimy jedną albo dwie przyczepy z owcami. I ja myślę, że tak pójdziemy na rozbudowę naszej gospodarki. Jak widzicie, jesteśmy pełni, także możemy z tego pola spadać i lecieć, wysypać się do głównego silosu, ponieważ tu już nic na nas nie czeka. Jak widzicie, są, lecimy jak zające przez słomę. Tu jest to nasza hałda, ze słomy zrobiona. Tu to sobie potem podjedziemy trakiem i weźmiemy jeszcze traktora z front loaderem i będziemy sobie sypać na traka, ale to już nie dzisiaj, moi drodzy, bo już jest za późno na to, już godzina na to nam nie pozwala. Jest godzina 21:47, czyli, moi drodzy, kończy się nam czas nagrywania. Zostało nam jeszcze jakieś 20 minut. Miejmy nadzieję, że w 20 minutek zdążymy jeszcze kupić owieczki, sprzedać świnki i nakarmić zwierzątka. Także, moi drodzy, resztę odcinka będziemy grzebać już. Jakby resztę tego pola będziemy grzebać już później. A świn, o, tak jak powiedziałem, owieczek chcę zwiększyć liczbę ze względu na owce, na wełnę, ponieważ chciałbym, żeby wełna się troszeczkę szybciej produkowała. No i chciałbym nieco powiększyć to stado, bo zagroda dla owiec aż się prosi o to, aby było tych sztuk trochę więcej. Raz wybaczcie, ale niestety YouTube stwierdził, że muszę potwierdzić, że żyję, żeby mi puścić następny utwór. Teraz mi jeszcze tutaj konsola wyskoczyła. Czekajcie, sobie ją ukryję. Pewnie wprawne oko zdążyło zauważyć, że... że tam tych konsoli nie ma zbyt wiele błędów, także, moi drodzy, no dość stabilnie, no tutaj dedyk chodzi, także no nie ma tragedii, tak. A my sobie teraz, moi drodzy, tutaj lecimy. No, jedno co mnie wkurza, to te odblaski świateł, no ale to niestety jest normalne w farmingu. Choć powiem wam, bardziej mnie to wkurza w 19. W 19 jest to jeszcze gorsze. Może dlatego, że tu się bardziej do tego przyzwyczaiłem. Ostatnio jak jechałem kombajnem New Hollanda, słuchajcie, właśnie w 19, to tam jakby poleciał odblask na szybie, jadąc po polu, słuchajcie, to myślałem, że w drzewo się wpierniczę.
bo ja po prostu nic nie widziałem na ekranie, dosłownie nic. Także tak to, moi drodzy, wyglądało. Dobra, lecimy się podstawić pod pole 17, jak się tylko wysypie. Trochę ściąłem zakręt. No sami widzicie praktycznie mleko na szybie. Po prostu jak się lampy odbijają, to tak to niestety wygląda. No i na tego tematu jakby się nie przeskoczy, tak. Nas oczywiście jeszcze czeka tutaj praca z fabrykami. Ale niestety, moi drodzy, przez to, że jestem sam, no to dość to powoli idzie. A jak wiecie, ja gram tutaj w sumie maksymalnie 3 razy w tygodniu, także... To w sumie jest, ja nie wiem, po kilka godzin, tak. Nie licząc odcinka, no to tu są 3-4 godziny jeszcze dodatkowo. Bo jak wiecie, no, tak jak już wcześniej powiedziałem, mapa może się przejeść, zwłaszcza że tutaj, jak wiecie, tu się niewiele zmieniło, tak? Dobra, idziemy się podstawić, bo kombajn pewnie zaraz będzie pełny, jeśli już nie jest pełny. Waltrą polecimy na gospodarkę ze zwierzętami i tam będziemy, moi drodzy, już się... I tam dokończymy karmienie zwierząt, ale najpierw polecimy, słuchajcie, polecimy oczywiście ze wspomnianymi już świnkami do skupu. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Ile tam ma kombajn już na palce? 97%, także, moi drodzy, jak widzicie, już pomału żniwa na tym polu dochodzą do końca. Dużo nam tu tego nie zostało. Jeszcze chyba tylko kilka przejazdów. Da, jeszcze zostały 2 przejazdy, góra. Także, moi drodzy, jak widzicie, dochodzimy do pełni zbiornika, także... O, bo on tu już jest na samym końcu, także zaraz będziemy go odsypywać. Ja sobie tu teraz trochę odjadę, żeby się obrócić. Dobra, poczekamy, aż on się sam zatrzyma. No, 2 przejazdy zostały, także, moi drodzy, jak widzicie, nie ma dużo. Nie będzie to już pełna naczepa, ale, moi drodzy, myślę, że coś tam będzie, także... Moi drodzy, myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o kwestię tych żniw. No, końcówkę żniw to już sobie ogarnę, słuchajcie, poza odcinkiem, myślę. My się tylko tu podjedziemy, żeby wysypał się, jak się tylko napełni. I resztę już będę ogarniał poza odcinkiem. A w następnym odcinku, moi drodzy, nie wiem, co będziemy robić. Najprawdopodobniej będą znowu fabryki na tapecie, czyli HF Logistics na pełnej. Będziemy cisnąć po prostu ciężarówkami między fabrykami. Tylko, moi drodzy, no ja będę musiał prawdopodobnie dorobić do ciężarówek możliwość do malowania etykietki z HF Logistics. Ale na razie póki co temat... HF Logistics, moi drodzy, jest zamknięty, bo
Na razie nie mam pomysłu, jak to zrobić, tak? Jak dodać po prostu taką teksturę. Będę musiał się popytać chłopaków, może któryś z chłopaków wie, jak takie coś sklepać. No wiecie, tak dla jaj. No, ma 75%, dobra. To możemy go tu na razie zostawić, niech sobie stoi. A my w tym czasie, moi drodzy, polecimy do walterki, która tutaj jest. Czekajcie. Sobie teraz polecimy do walterki. I walterką, moi drodzy, wrócimy na gospodarkę ze zwierzętami. I bierzemy się za transport świneczek. Czekajcie. O. Znowu mi się klawiatura, słuchajcie, obróciła. Prawie mi nie spadła z półki. Prawie mi spadła z półki, także moi drodzy, no niezły ubaw. No i tu, jak widzieliście, moi drodzy, pole będzie do kultywacji. Całe pole będzie do kultywacji, także moi drodzy, trzeba będzie tutaj wjechać kultywatorem. Nie wiem, czy nie będę musiał wjechać tu z pługiem, ale to już zobaczymy. Jeżeli faktycznie będzie się tutaj już pola będą się tak bugować, że tego, to może na nową mapę się przesiądziemy. Nie wiem jeszcze, zobaczymy, bo myśmy tu głównie chłopaki w sumie, ale moje też. Graliśmy tutaj dosyć ostro, więc może już po prostu eksploatacja ziemi jest już na takim stanie, że albo bez orki, albo bez kultywacji już po prostu to nie będzie działać jak należy, także. No dobra, moi drodzy, nie będę was zanudzał takimi szczegółami, lecimy, pomału lecimy, bo szkoda mojego, waszego czasu, jest 21:57, a tak jak mówię, chciałbym zakończyć odcinek maksymalnie 15 po, tak aby nie wkurwiać sąsiadów, no bo wiecie, jak to jest, tak? Dobra, polecimy, słuchajcie, bo wysypiemy się do mieszalnika na gówno. Miejmy nadzieję, że się zmieści. Jak nie, no to moi drodzy, reszta poleci do silosu. A co tam? No i moi drodzy, bierzemy sobie jednego z wolwiaczy. Białego mógłbym wziąć, ale biały jest specjalnie zarezerwowany dla lawety. I on tylko z tą lawetą będzie jeździł. Nie wiem, ja jakoś mam, powiem wam szczerze, słabość do tych wolwiaczy. One mi przypadły do gustu. I ja na nich będę, moi drodzy, dalej jeździł, dalej będę eksploatował wolwiacze, ponieważ, moi drodzy, dla mnie osobiście są to najlepsze ciężarówki w sam raz do jazdy właśnie po tej mapie z tak wielkimi przyczepami. Także, moi drodzy, dla wszystkich ciekawskich, tak, moi drodzy, będę eksploatował to dalej. Dobra, lecimy, słuchajcie, po świnki, wywieziemy świnki, a potem lecimy, słuchajcie, po oczywiście wspomniane już owieczki. Także dzisiaj będziemy troszeczkę jeszcze krążyć dzisiaj na tej mapie i myślę, że z przywiozem świnę owieczek będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Ponieważ, tak jak wspomniałem, zostało nam jeszcze góra 20 minut spotkanka. A muszę doliczyć po kilka minut, słuchajcie, na transport. Także, moi drodzy, czekajcie. I wiecie, co mi brakuje, powiem wam? Znaczy, tutaj mam to. Ale jeśli chodzi o 19, brakuje mi moda Follow Me. Nie wiem czemu, ale i tego Player Speeda mi też brakuje, bo tam jak wrzucicie sobie... No, co jest? Co jest? O, jest. Udało się. Być może był autozapis. Dobra, lecimy po świnki, bo szkoda czasu. Zobaczymy, czy tędy da się przejechać. Wiem. Naczepą na zwierząt przez silos. A czemu nie? Skrótem. Żeby było trochę mniej kręcenia. W sumie, żeby było tak bardziej realnie, słuchajcie, to ja teraz tu powinienem podjechać, ustawić się, słuchajcie, pod odbiór świnek, zamknąć główną bramę i dopiero otworzyć zagrodę. To tak by the way. Czekajcie.
Tak, myślałem, że jestem źle obrócony. Jeszcze troszkę do tyłu. O, i teraz jest git. Teraz powinienem się wypiąć trakiem. Ok. Teraz muszę zgasić traka. Zamknąć bramę. Żeby nam jakaś świnga nie uciekła. Dobra. Otworzyć zagrodę. I teraz załadować sobie świneczki. Świnki oczywiście polecą na mięcho. Także moi drodzy, od razu mówię, że będzie mięso świńskie. Będzie bekon i inne tego typu. Dobra. Teraz zobaczmy jeszcze, czy tu jakaś świnka nam po drodze się nie poukrywała. Zobaczmy, czy tu coś świnek nie zostało. Nie, tu nie ma świnek. Tu nigdzie nie widać, żeby one się poukrywały. Zresztą jakby miało coś uciec, to byśmy to zauważyli. Ale tak jak mówię, w realu pewnie takie rzeczy się sprawdza, dlatego to zrobiłem. Możemy sobie bramę już otworzyć, wpiąć się trakiem i moi drodzy, wpiąć naczepę na siodło do traka. I moi drodzy, ruszamy ze zwierzętami, lecimy sprzedać zwierzątka. Mamy w tym momencie 21 sztuczek, albo 21 sztuk świń. Później jeszcze, moi drodzy, będziemy karmić zwierzęta, ale to już, moi drodzy, poza odcinkiem. Będę sobie ten temat ogarniał już samemu, bo już jesteśmy w sumie blisko końca naszego dzisiejszego spotkania. Jest 22:02, a tak jak mówię, chcę skończyć odcinek maksymalnie 15 po. Także, moi drodzy, lecimy od razu do skupu mięsa. Tam, moi drodzy, sprzedamy świneczki, a potem udamy się, moi drodzy, po zakup zwierząt. Także, moi drodzy, dzisiaj będziemy kręcić takiego małego bączka, takie małe kółeczko. Nie wiem, ile świn uda nam się dzisiaj kupić na odcinku, ale finalnie chcę, żeby tych świnek było 200. Owieczek, żeby było 200. W tym momencie mam 159 owieczek. Więc jeszcze około 40 parę musiałbym kupić. No i lecimy, słuchajcie, najkrótszą możliwą drogą. Nie powinienem teraz jechać na drogowych światłach, no ale lepiej to wygląda moim zdaniem. Tym bardziej, że droga jest pusta. I jesteśmy, słuchajcie, pod... Czekajcie, bo źle trochę podjechałem. Jesteśmy pod skupem zwierząt na mięcho. A za chwilę polecimy... O, o. Znaczy, czym ja tu zahaczyłem? Czekajcie. Czym ja tu zahaczyłem? Aha, tyłem naczepy. Dobra. O. Także wybaczcie, no niestety czasem się takie błędy zdarzają. Trochę za blisko tutaj chciałem za ostro skręcić i zawiesiłem się na rogu płotu. Także
Moi drodzy, no takie rzeczy się zdarzają. A my, moi drodzy, wysypujemy się świnkami. Świnki zostały sprzedane na mięso. Także, moi drodzy, później sobie to mięso odbierzemy poza odcinkiem. Ja tu zresztą ostatnio, moi drodzy, coś sprzedawałem. Zapomniałem, co to było. Chyba bekon. Bodajże sprzedałem za dobrą cenę do Walmartu. No niestety kasa, która z tego przyszła, już została wydana, także moi drodzy, naprawdę dość szybko pieniążki tutaj przychodzą i odchodzą, grając po prostu na tej mapie. Moi drodzy, musicie się z tym właśnie liczyć, że tak właśnie będzie wyglądać wasza gra na takich mapach jak ta tutaj. A my sobie teraz tutaj polecimy, ponieważ musimy dojechać do góry. O Jezu, mnie pamięć nie myli. A my teraz musimy pojechać w lewo. Dobrze, lecimy. Teraz tu jest błyskit faktory i lecimy w górę. Za blisko lewej strony to nie Wielka Brytania, tylko Stany Zjednoczone. Fajnie, że wyemigrowaliśmy do Ameryki, co nie? Ja sobie nabijam się z tego, ale faktycznie mapa jest lokalizowana na Stany Zjednoczone, o czym dowiedziałem się niedawno. Z dość prostej przyczyny, po prostu wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, tak. Owca za 4000. Dwie owieczki możemy kupić. Patrzcie. To co? Kupujemy całe od razu. Będziemy mieć od razu tyle, ile trzeba. 42 owieczki. Dziękuję, do widzenia. Kupujemy. I patrzcie, jednym ładunkiem będziemy mieć zaraz 200 sztuk owiec, jeśli mnie pamięć nie myli. A potem nadwyżka oczywiście poleci. Poleci być może nadwyżka potem do sprzedania na mięso. Zobaczymy jeszcze, jak to, moi drodzy, będzie. Bo mnie owieczek trochę szkoda. Ale, moi drodzy, lecimy na farmę. I myślę, że zakończymy spotkanie, jak już te owieczki będą w zagrodzie dostarczone. O. No i lecimy. Pełnym butem, jak widzicie, pełna naczepa. Samych owieczek, wieziemy sobie owieczki i lecimy. Trochę ich kupiłem, także, moi drodzy, będziemy mieć nowe owieczki. No oczywiście trzeba będzie nakarmić na nowo zwierzęta. Właśnie dlatego na razie jeszcze tego nie robiłem, co tylko wysprzątałem u zwierząt, ponieważ jak dojdą nowe owce, moi drodzy, do zagrody, to i tak bym musiał dosypać im trawy i dolać wody. Dlatego olałem sprawę i stwierdziłem, że nie będę tego teraz robił. Dobra, moi drodzy, teraz by trzeba było tu wjechać jakoś tyłem. Czekajcie, muszę się tu ustawić. O. Weźmy się tutaj, ustawmy w ten sposób. Dobra. Teraz ja sobie włączę światła ostrzegawcze. Wszystkie ostrzegawcze do tyłu. Teraz jeszcze zawczasu zamknijmy tutaj bramę, żeby nam owce nie uciekły. Zamknijmy tutaj tą bramę, którą tutaj mamy. Ja sobie tutaj tą bramę zamknę, żeby nam owce nie uciekły z... O proszę, z zagrody.
I teraz my musimy się wycofać aż tutaj. Ponieważ tu jest trigger na przyjmowanie świnek. To już sobie od razu otworzymy tutaj tą zagrodę, tą wiatę. Najwyżej potem będę gonił te świnki. No ale musimy się jakoś wycofać, tak? Dobra, zrobię to, słuchajcie, z kamery zewnętrznej, żeby było łatwiej i prościej. I w zasadzie tutaj nie ma znaczenia, słuchajcie, jak podjedziecie. Ważne tylko, żeby przyczepa znalazła się we obrębie tego triggera i tutaj... Czekajcie, bo o, teraz trochę ja zmaściłem sprawę. Muszę tak o trochę ustawić. Teraz tu odbić naczepą. O. Dobra, i powiedzmy, że... Dobra, może tak stać. Wypnijmy naczepę. Można by zgasić naszego traka, bo szkoda paliwa. Ale niech sobie chodzi, bo zaraz będziemy naczepę i tak wypinali. Więc moi drodzy, teraz podchodzimy po prostu pod obręb triggera. Tu jak widzicie mamy świneczki, nasze owieczki. Czekajcie, bo jestem poza triggerem. O, i teraz moi drodzy sobie klikam i daję wyładuj. No i mamy 201 sztuk. Mogłem tą jedną świnkę na ten wywieźć. Zamykamy naszą bramę. No i moi drodzy, kurs świneczek załatwiony. Jeszcze zrobimy sobie wizytóweczkę na koniec naszego dzisiejszego spotkania i myślę, że będziemy kończyć. Aha, jeszcze miałem wam pokazać, gdzie te nowe ule stoją. To wam za chwilę pokażę. Tylko jeszcze sobie zróbmy wizytóweczkę na koniec naszego dzisiejszego spotkania. I shift i H, da, odkryłem chudy. Mam nadzieję, moi drodzy, że dzisiejsze spotkanie wam się podobało. Będziecie chcieli troszeczkę więcej następnym razem do obejrzenia. Jeszcze sobie zróbmy może tak wizytówkę, nie wiem, wybiorę którąś, która będzie mi lepiej pasowała. Więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, mówię wam do zobaczenia, moi drodzy, do następnego. Aha, jeszcze tylko zanim oczywiście się pożegnamy już tak na poważnie, to wam jeszcze pokażę, gdzie tutaj, gdzie są teraz nowe ule. Stare zniknęły z głównej gospodarki. I teraz tak, tu są dwa ule. Jak widzicie, pszczoły sobie tu koło tych uli latają. Tu mamy jakiś budynek gospodarczy, do którego i tak się nie da wlość. Więc on sobie po prostu jest, tu jest chyba jakaś generatornia albo coś w tym deseniu. Mam tu na myśli oczywiście generowanie prądu. Tu mamy, moi drodzy, kolejne dwa ule, które zostały postawione, one poszły z głównej. Na głównej za to pojawiły się nowe panele słoneczne w miejscu tamtych uli. Tam przyszły dwa nowe panele, a tutaj widzicie, nic więcej się nie pozmieniało. Poza tym, że jak widzicie, znowu owieczki naświniły. Zobaczmy, jak to wygląda ogólnie w korytach. Tu jak widzicie, woda, no jest, bo jest. Zaraz tutaj dolejemy wody, czekajcie, dolejemy troszeczkę wody, żeby nasze owieczki miały co pić.
No i tak to, moi drodzy, wygląda. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Będziecie chcieli takich więcej. Ja oczywiście zapraszam Was do wszystkich nowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału i dodania, ustawienia sobie dzwoneczka na wszystkie powiadomienia. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że sekcja komentarzy jest dla Was. Natomiast jeśli chodzi o kwestie łapki w górę, no to mówię, że im więcej łapek w górę, tym więcej nowych osób zobaczy materiał na YouTubie. Bo z tego, co słyszałem, podobno łapki w górę, nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno łapki w górę określają to, określają po prostu to, ile nowych widzów wbije, chodzi o zasięgi, tak? Ile nowych widzów zobaczy materiał na YouTubie. Nie wiem, na ile to prawda, nie siedzę w tym temacie, no ale wydaje mi się, że jakiś wyznacznik na to, jak działają te algorytmy, być musi. Dobra, no to, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie chcieli się spotkać ze mną znowu za tydzień. Więc ja mówię Wam do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, no i cześć Wam, no, moi drodzy, i opiekujcie się własnymi farmami, które macie, bo na pewno część z Was, która mnie podgląda, ma swoją własną farmę, na której też gra. Więc byliśmy, moi drodzy, w porcji podsumowania na łykowym gospodarstwie, w Farmingu 17 na mapie Factory Farm Map 1.5.2, a byłem z Wami ja, czyli Hizashi. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, no i cześć Wam!